I czas na ostatnią grę dzisiaj. Tak jest. Czy się uda? Oto pytanie, które zadałem sobie miliony przed telewizorami. Czy im się to uda? Nie wiem jak pociągnąć tę myśl. Zobaczymy. Już za jakieś 20 minut się dowiemy. Zostańcie przed odbiornikami. Nie regulujcie dźwięku. Tak, nie wyłączajcie LCD. Tak jest, wszystko się zaraz okaże. A to wszystko w 720p. Fuck yeah. Boją się, nie chcę znaleźć nam żadnego przeciwnika. Za dobrze jesteśmy dzisiaj. No, dzisiaj miazgujemy. Z czego byli tamci? Właśnie miałem się to samo zapytać. Czekaj, już patrzę jak zdążę. Podsumowanie meczu. Nie mają ligi razem. Zobacz profil. Jed platyna. 1-1. Chris i Sebulk. O, poprzeczka się podniosła, teraz już mamy diament platyna. Krzyś i Seba. IP. Teran Protoss. Czyli tak jak przedtem. Ta sama mapa. Yep. Czy to jest jakieś... To jest przypadek? Nie sądzę. O, zerk. O, to nie ma podnego Wargate'a. No, to cały misterny plan. Co tam ciśniesz? Nie, może jakiegoś tympula czy coś. Co to na to? Spoko. No, to ty zawalni Forgate'a, a ja walnę tympula. Zobaczymy. Okej. Okay. Brzmi jak plan. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Myślę, że ten pull Forgate. A widziałeś taniec takiego Overlorda fajnego? Patrz. Nie. Patrz. Ty. Widziałem. Ty. Jest później pełno na 15 minerałów. Oj. No to już możemy wyjść z tej. Wiesz, MLG to nie przelewki. No jak. Gruba kasa. Wchodzi w grę. Ostatnio jak szedłem sobie z nudów na Liquipedię i czytałem o jakichś tam graczach, których pamiętam z turniejów, typu Idra, Destiny, to może nie z turniejów, ale ogólnie był znany jeszcze tak ze 2 lata temu, no. Stefano, to połowa z nich już nie gra. No, Stefano niedawno przeszedł na emeryturę. Ja już miał to rok temu zrobić podobno. No miał, ale to co wygrał, to wygrał. Się nachapał pieniędzy. Najwięcej chyba z Europejczyków właśnie Stefano wygrał. Poubij więcej worów. Nie, tutaj leży. I co, Terek, masz gaz czy nie masz gazu? No, zatykowanie wszystkim, ma gaz. Nie skautuję drugiego. Dobre to, polecę, obydwa. Tą drogą. Co za osioł wymyślił, żeby speed duelingów był pod M? Przecież to jest tak daleko. Bo metabolic boost. O, przyjechał mi tu SCV. No Queenie, ładuj go. Bardzo ładnie. Czuję, że trochę później ten build. Cik. Creeper. To jest Protoss na dwóch gazach. Dwa gazy. Zaraz do siebie przejdzie Reaper.
Niech idzie. Którędy? Gwałciciel, jak to ona mówi. Nie widzę Knoe. Drugi Reaper. To chyba był ten sam, bo do mnie nic nie przyszło. Lecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest złe. Idę tam do tego protosa. Masz wola? Nie masz. O, jak mi przykro. Gdzie są twoje proby, przyjacielu? Mój przyjacielu, gdzie są proby twe? Cześć, chciałbym cię zjeść. Dobra mina do złej gry? Ty, badum. A, trzeba zabić Protosa i tego Terana. A Protos jest już zabity. Terka trzeba po prostu zdropować. O, ale mi zaczęła gra przemulać. Ma walla? Terek ma walla. I za jakiego ostrego? Kuźwa, mater szybko robi za tego. Tego jeszcze nie było. Banshee z Cloakiem. Tak. Kurde, potrzebuję więcej gazu. Możesz mi przysłać? Nie mam w ogóle. Wydobywałem w ogóle gaz. Dobra, już mam gaz. Czy on bije stalkery zaraz probu? Masz jakiegoś tego? Opsa? Mam. To weź mi tu podeszli. Tylko że... Czekaj, gdzie on zniknął? Lecę. Dobra, spoko. Tylko że pan, że mi nie wleciało zaraz po tym. Chodź tu, chodź. Ha, mam cię! Nie ma takiego uciekania. Przywołaj tam dwa stalkery i zniszcz mnie. Spoko. Potrzebuję ułapienia na coś innego teraz. Ma expa? Nie wiem. Reaktor na supporcie. Kurde.
Prawie mi się udało uciec. Najdusa może? Nie wiem. To jest pylon. Już tam leca. To proponował najnormalniej w świecie jakoś to zniszczyć. Patrz tu. Widzę, widzę. Cwaniak. Tego komunikatu oczekiwałem. Banshee tu leci. Spoko. O, teraz idzie. Widzę go. Niech idzie. Możesz złapać jednostki. Kuźwa, jak się zauważyło. Rób kolosy czy coś. Właśnie chcę iść Archony i Templary. Dużo czołgów. Sobie sensor towera postaw. Co to? Co to było? Nawet nie. Tu jest mina chyba, wiesz? Tu już czekaj jakiegoś tam overstira podeszli. Miałem w armii obsa i nie wiem. Teraz mam dwa obce w armii. Okidoki. No, ta gra jest dłuższa. No, bo się... Nie wiem w ogóle co tu grać. On pewnie ma, wiesz, ekspansję tutaj wszędzie, te 4 te ma zajęte. Wątpię. Mogę sprawić owsem. Tu nic nie ma.
mnie to jest, a tu mnie zabija wieżyczka. Turety? Turety. Dropy, no muszę. Kuźwa, no. Nie chcę ci pomóc, bo wiem, że on biegnie do mnie wtedy. Co za cybulak jakiś. Zniszczy Leira zaraz. To nie będzie ciekawe. Fuck. Zmieniaj mi się to podoba. Zaraz przyjdzie mi na złoto. Co za... Wybroniłeś to w końcu? Mhm. Ale trochę strat za to. Leci do mnie. Już idę. Ghost. Nie, może to nie było wszystko, co, na co go stać. Trzeba i go po prostu teraz spróbować zabić. O, chyba wyszedł. Chyba będzie 3-0. Niemożliwe. Niemożliwe stało się możliwe. Wow. Wow, ciekawy ile buków było, jakby postawił na coś takiego. Jaki kurs u bookmacherów na to, że wygramy 3 razy? Niewielki. Znaczy właśnie bardzo dużo kasy można na to wygrać. No, za każdą postawioną złotówkę wygrywałeś 1 000 000 złotych. I tylko nasi wierni fani. Ciekawe, czy ktoś nas wierzy, że jesteśmy w stanie coś takiego dokonać. Teraz są dzięki nam milionerami. To jest to. Dlatego warto oglądać. Thanks. Ja się wiem o tym. Dzięki. But I still better than you. O, oh, przepnę jak.
Tego gość przegrał od samych zerlingów i pisze, że te są najlepsi. Daj, to bym tam widział, tak? Ja to osiągnę stąd, mogę tam pójść to osiągnąć. Koniec! Myślałem, że tam będzie wisiał tym koncentrem. To nie było ten, wiesz, tak jak w złocie to. W losowej grze. Tak. No dobra. Z czego oni byli jeszcze, zobaczymy może? Bardzo wysoka platyna. Nie, bo opuściłeś grę. Nie wiem czemu. Wysoka platyna, top 8. No widzisz. No to dziękujemy za dzień dzisiejszy, mam nadzieję, że się podobało. Do usłyszenia następnym razem. No, na razie.